Witajcie moi drodzy w Organ Splice na krótszym kanale. Cóż, pierwszy odcinek, który ogrywałem, był takim swoistym tutorialem, a teraz przeszliśmy już do normalnej rozgrywki. I tutaj cóż, zaczynamy od zera. Poprzednią babkę, no niestety, stwierdzili, że trzeba ją zrecyklować i babeczka, no zdarza się, nie żyje, tak więc prawdopodobnie jest jednym z elementów konstrukcyjnych właśnie arki. A tutaj cóż, zaczęliśmy od zera i mamy nowych ludzi przy sobie i mamy nowe zadania. Ja na początek stwierdziłem, zastanowiłem się, to powinienem pójść, czy iść w syndykat, czy pójść właśnie w rząd, czyli niebieskich, czy pójść w żółtych, czy tam inne frakcje. I stwierdziłem, że syndykat to jest na pewno pierwsza rzecz, którą ludzie pójdą, bo płacą dużo więcej niż rząd, ale na pewno będą jakieś dziwne, szemrane interesy, a ja się tego obawiam. Dlatego powiem szczerze, nie lubię syndykatu, chociażby dlatego, że jak człowiek grał w Diablo, no to oni są dosyć brutalni. Dlatego ja zrezygnuję w 100% z syndykatu, nie będę ich wspierał, będziemy na razie stali po stronie rządu. Widzicie, że oni płacą znacznie mniej, tak? Tutaj już 105, płacą 50, tutaj 27,93, więc będziemy mieli problemy z gotóweczką, ale może nam się to opłacić. Czy się opłaci? Nie wiem, zobaczymy. Mamy dostarczyć canned food, czyli jedzenie w puszkach w ilości 31 kg oraz włosy 130 kg, a także krew, więc to jest na razie nasze zadanie, a to co syndykatowe, to mówiąc grzecznie, po prostu wyrzucam, tak? Syndykat, proszę tutaj, textiles, wyrzucam, kolejny rzecz syndykatu, wyrzucam. Mamy jeszcze tutaj dostarczyć krew, mamy canned food, kolejne za 122, tylko 9 godzin, więc na razie bym tego nie aktywował. Aktywujemy sobie dopiero jak wykonamy to canned food i krew tutaj, to wtedy będziemy mogli wziąć następne rzeczy. Później mamy kolejne dwa aspekty syndykatu i jeszcze jeden z rządu, więc będziemy na razie skupiali się tylko na niebieskich zleceniach. Dobra, przypisałem ziomeczków. Jeden jest Thick Skinned, jest to Clark, który ma 15 do redukcji stresu oraz jest paradoidalny, tak, czyli dostaje plus 5%. No i niestety, jeżeli znajduje się przy sekcji z piecem, czyli przy kościach, no to ma dodatkowy spadek produktywności, więc on musi się znajdować gdzieś tu poza kościami. Następny typek jest introwertykiem i ma plus 15 do produktywności, jak pracuje sam, więc to jest spoko opcja. Więc jego na razie dajemy do krwi, bo tego będę potrzebował zdecydowanie najwięcej. No i ostatni typek to jest Clark D. Jest to stażysta, więc mniej mu płacimy, natomiast jego produktywność będzie się wahała od 50 do 150%. I to jest dosyć kłopotliwe, więc wydaje mi się, że ponieważ będziemy potrzebowali do zrobienia canned food, potrzebujemy krwi i mięsa, to mięso jest naszym priorytetem, a włosy mniej. Dlatego ja jego na razie przerzucę do włosów jako awaryjnie, a będziemy się skupiali na krwi i mięsie, żeby szybko kogokolwiek postawić tu, na tym stanowisku. I tak to się będzie działo. Jeśli chodzi o pracowników, moja taktyka jest taka, że zawsze będziemy brali na tomorrow, czyli na dzień następny, na zmianę. Dzięki temu będę miał większą produktywność i w zasadzie tyle. Myślę, że możemy zacząć. Zadania mamy poprzydzielane, więc zacznijmy dzień. 3, 2, 1, 3, 2, 1, go! Przyszedł do nas oczywiście szef szefów. Witaj, ty, mój pracowniku generalnie. No, mamy 30 dni na to, żeby wykonać wszystkie zadania i żeby nasz ARK, czyli nasza rakieta, wystartowała. Więc musimy się mocno sprężyć. Na początku musimy zrobić engine nozzle, czyli dyszę od silnika. No i nie mamy w zasadzie żadnego pojęcia, jak to w fabryce pracuje, więc bierzmy się za robotę. Complete the engine nozzle construction order at the factory. Dobra, więc zaczęliśmy dzień. Ja tu sobie przejdę do fabryki. Wtedy jak przejdziemy do fabryki, to czas nam staje. No i właśnie, Ark Park. Tu jest tak, engine nozzle, potrzebujemy po prostu krwi. Więc ta krew będzie się produkowała, jak tylko pracownicy ruszą z truchełkami, które mamy tutaj. Widzicie, one sobie ładnie, proszę was bardzo, ładnie truchełka sobie tutaj leżą w body warehouse. No, a my musimy się decydować, co robić z ludźmi. Niebieskich zostawiamy, syndykat udupiamy. Tego się będę trzymał, przynajmniej na razie. Ty idziesz do recyklingu. Ty jesteś gowernorem do recyklingu. Ty jesteś też do recyklingu. Szybka akcja, też recykling. Kurde, przydałby mi się jakiś zielony.
Jesteś zielonym, więc dostajesz, kurde, kartę. Masz tutaj, idziesz do roboty. Też do spalenia, babeczka. O! Committee, nie wiem jak to po polsku jest, powiem wam szczerze, jakaś tam komisja chyba, tak? Dała nam do każdej, dostęp do każdej z frakcji, no i będą chcieli tutaj dostać się na Arkę, więc musimy zrobić sobie przyjaciół. Będziemy mieli dzisiaj dostęp z syndykatu i z rządu. No i musimy wybrać, po której stronie staniemy, tak więc ja mówię, jestem po stronie rządu, nie po stronie syndykatu. Witaj, to jest Viktor Hoffman. Jakiś tam gościu od propagandy. Żeby uzyskać wsparcie rządu, musimy wpuścić po prostu jednego typa z nich do Arki. No i bu. No i generalnie tam jakieś, wiecie, pierdolety, no nieważne. Najważniejsze jest to, że musimy jednego typa przepuścić, nie? Jakieś 10 broszur musimy pomiędzy kolonistami do drugiej przepuścić, nie? Czyli 10 broszurek mamy, tylko nie wiem skąd broszurki wziąć, nie? Czyli na przykład tobie dajemy broszurkę, proszę was bardzo, pyk. I masz tu dokumencik. Przechodzisz, ty jesteś z rządu niestety, więc muszę cię tutaj przepuścić, bo takie było polecenie. Ty też to jesteś z rządu, Governant Leaf, proszę przechodzisz. Ciebie mogę tam zrecyklować, bo jesteś mi do niczego niepotrzebny. Ciebie też mogę zrecyklować i przechodzimy do fabryki. Momencik, wszystko na spokojnie. Wykonałem jakieś zadanie, tak? Wykonałem, chyba włosy już prawie wskoczyły. Może powinniśmy przejść teraz do krwi, bo krwi będę potrzebował dużo. Krwi mamy 18 kilo na 155, więc to idzie powoli. Włosy idą spoko. Chciałbym się skupić może na tym Canned Food, bo wtedy mi wskoczy wyższy level, tylko że teraz pozbyłem się krwi. No i właśnie, on i tak pracuje w 100%, więc wiecie co, i tak wezmę tą krew, a Canned Food zrobimy sobie później. Jak tylko skończymy włosy, to po prostu typa od włosów przerzucę sobie do tego. Tylko że najgorzej jest to, że z czasem kiepsko stoimy, nie? Na to mamy dużo czasu. Mógłbym zacząć już o tym myśleć i po prostu przerzucić typa od włosów, bo ale mamy 6 godzin na włosy, więc kurde, też jest Lipton. No nie wiem, zobaczymy jak to się potoczy. Dobra, tutaj czas leci, ciebie możemy zrecyklować, typiarzu. Ciebie też możemy zrecyklować. Ciebie też bym, może spalimy, bo mi się kończy tutaj paliwko. Ciebie bym chciał zatrudnić, ale dajmy sobie sigilla, dajmy ci to i zatrudnimy. Ciebie też tutaj możemy zatrudnić, proszę cię bardzo. Następny agent na recykling. Szybka akcja na recykling, paliwo mi spada. Ciebie spalimy, bo jesteś do niczego, typiarzu. Ciebie też zrecyklujemy. I przechodzimy znowu do fabryki. Zobaczcie, jakie jest szybkie tempo. Dobra, następną robotę wykonałem. Krwi już mamy prawie pod dostatkiem. Truchełek mamy 5, więc tutaj powinniśmy przejść właśnie z włosów. Gdzie są włosy? Z hersów. Przejdziemy sobie na Canned Food. Niech on tu pracuje. 5% tylko. No co za człowiek disaster. No i dużo krwi będę potrzebował. Bo mamy teraz Canned Food. Mięso jest potrzebne i krew tak naprawdę. Bo na tym się musimy skupić, nie? Zrobimy krew, to wiadomo, i mięso robimy, ale wydaje mi się, że mam spory zapas mięsa i tego, więc na razie przerzucimy sobie... Ajajajajaj, dobra. To tutaj wrzucimy cię do mięsa, a ty będziesz robić tu. Też tylko 5%? Czemu tylko 5%? Bo tutaj co bym nie zrobił, to jest 5. No dobra, no to w takim razie nie, no to interna damy, niech on się uczy. 4 tylko dałem broszurki do drugiej, a jest godzina już 11, więc musimy przyspieszyć. Nie wiem, czy mi się to uda. Recykling kobitki. Proszę. Następny recykling. Szybka akcja. Dobra, nieważne. Proszę, broszurka, pieczątka, wchodzisz. Więcej poproszę. Wiesz co, a tobie podbijemy, bo potrzebuję jakiegoś pracownika. Nie był najlepszy, ale ciebie spalimy, bo na cholerę mi ty przechodzisz.
Wiecie co, też przerzucę, bo potrzebuję wykonać te zadanie jeszcze jednemu typiarzowi do drugiej, a czasu nie brakowało, nie? Więc musimy się bardzo szybko pospieszyć. No i mamy, robota wykonana. W momencie, kiedy zatrudnimy typa, na dzisiejszej zmianie dostaje buffa na najwyższym poziomie. No i spoko. Rapid training, czyli szybkie szkolonko. No i to jest dobry buff. To jest super buff. No mógłbym jeszcze pójść tam w syndykat, żeby mieć właśnie na przykład 30% bonusa na God Section, ale... Ale stres będzie większy. Wiecie co? Ja pójdę na razie w ten rząd, bo mi się wydaje, że ten rząd to będzie jednak takie spoko opcja i ewentualnie jeszcze rozważymy, żeby gdzieś tam pokątnie współpracować z księżami albo z Hands of Earth. Nie wiem, co z tego wyniknie. Mamy 203 kasy, więc generalnie słabo. Może powinienem właśnie jakąś dodatkową robotę wziąć. Tutaj mamy kości, mamy Canned Food. No i to. A tutaj potrzebuję, z tego co pamiętam, krwi. Więc problemem jest to, że ja tej krwi tutaj nie wykonuję, nie? A mi się chłopaczki tutaj zaczęli stresować. No nic, mamy jeszcze dużo czasu do 20, więc na razie zobaczmy, co z tego wyniknie. Ty idziesz na recycling. Siebie mogę w teorii wpuścić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ty idziesz na recycling. Też na recycling. I mieliśmy jakiś sygnał dźwiękowy. Jakiś quest mi się wykonał. Okej, Canned Food mi się wykonał. Więc teraz ja bym chciał wszystkich, żeby robili krew, ale to widzicie, jakby krew idzie tutaj. Zobaczmy te zadania. The engine nozzle. Being assembled. Okej, czyli to już dostarczyłem. Muszę po prostu poczekać odpowiednią ilość czasu, więc mamy krew i mięso, więc weźmiemy sobie Canned Food. Możemy spróbować, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj mamy mięso dla was, dla syndykatu. Kusi. Ale wolałbym chyba zrobić włosy. Nie chcemy. Skóra i kości. Skóra i kości. Czy możemy zrobić skórę i kości? Wydaje mi się, że tak, bo Canned Food potrzebujemy 40 kilo. To on mi to wszystko przerobi. 15 i 15 daje mi 5. Potrzebuję 40, więc i tak mam zapas. Więc on niech sobie to przetworzy i będziemy mieli to tak czy siak zrobione. A ja dodatkowo będę potrzebował mieć skin i bones. Więc teraz weźmiemy typiarzy i przerzucimy sobie ciebie, co jest krótsze, skin. Ciebie przerzucimy sobie na skórę, a ciebie przerzucimy sobie na kości. Tylko ty byłeś chyba paranoidalny, no właśnie. Czyli znowu musimy zmienić robotę. Ejajajajaj, bo on nie chciał być przy piecu, więc interna może wrzucimy. Czekajcie, o, tu ciężko się operuje. Intern będzie przy kościach, a ty będziesz tutaj Canned Food robił. I powinno mi styknąć tak, że wyrobię się z robotą. Dobra. Recycling babeczki. Propaganda się udała. No i dostaliśmy tam dzięki za kooperację, nie? Gościu mi tu przeszkadza generalnie z robotą. No i syndykat przyszedł. A Luciana do nas przyszła z syndykatu, ją poznaliście w poprzednim odcinku. No i generalnie ona chce z nami współpracować, więc admit Tom Walsh to the Ark powinniśmy wpuścić. A ja jego nie wpuszczę. Czy ja to mogę odrzucić? No muszę przyjąć questa, nie mogę jakby odrzucić, więc jak przyjdzie Tom Walsh, to ja go oczywiście spalę, nie? Dobrze, ciebie możemy zniwelować. Ty jesteś dobry gościu, ale wiecie co, wpuszczę tam troszkę syndykatu też, bo potrzebujemy sustainability. Tylko byle jak się pojawi ten Tom Walsh, to ja go po prostu przerobię. To jest chyba Tom Walsh, nie? To nie jest Tom Walsh. Dobra, idziemy dalej. Syndykaty, punkty syndykatu rosną. Coraz lepsza ekipa wpada. Ty jesteś spoko, babeczka. Dobra, zobaczmy, jak stoimy z zadaniami. No idzie, jest tak, jak sobie zaplanowałem. Mamy jeszcze dużo czasu, myślę, że no z kościami jest trochę słabo, bo ten tutaj typek się opierdziela, ale myślę, że jak skończymy ze skórami, to wtedy przejdziemy właśnie na inne rzeczy, nie? Tylko widzę, że wszystko przerobili, ja już nie mam krwi, więc potrzebuję mieć krew. Dobra, to chodź tutaj troszkę krwi pozyskaj. I ty pozyskaj mi troszkę mięsa, żebym wykonał, kurde, Canned Food. Bo inaczej to będę leżał, coś źle to policzyłem. No właśnie, skrywiłem sprawę. No dobra, zobaczymy, jak wyjdzie. Ty idziesz mi tutaj na przeróbkę.
Ty jesteś jakimś tam babeczką od tego, ty jesteś Tom Walsh, spalamy cię i kij ci w oko. Dobra, ciebie mogę podbić. Zadanie wskoczyło, zobaczmy. Planet Food 39, ostatnia godzina została, uda mi się czy mi się nie uda. Nie mamy krwi, mięsa nie mamy, mięsa potrzebujemy. Krwi mamy na ostatnią sztukę, więc robimy zamiana na krew. Przepraszam, myślę, że podbiłem. Dobra, zadanie wskoczyło. Uch, idzie się skupić, zgubić, Boże drogi, ja już nawet nie wiem co mówię. No i co? I teraz tak, potrzebujemy mieć dużo kości, 4 godziny na kości zostały, więc ty robisz przy kościach, ty będziesz robił przy skórze i ty pomożesz też przy skórze. Mamy 28, no i powinno nam pyknąć wszystkie zadania. Więc zarobimy całkiem nieźle gotóweczki, mamy 418, jak te zadania mi pykną, 3 godziny myślę, że jestem w stanie wyrobić tutaj. Tylko, że kości potrzebuje więcej, czekajcie, kości, skin. A to nie, to ty pomożesz jeszcze przy kościach, tylko, że on lubi pracować sam. Więc dobra, to musimy tak zostawić. Nic nie zrobię. Ewentualnie jak wykonamy te zadania, to jeszcze będę miał dużo czasu, żeby wysłać kogoś na odpoczynek i to będzie oczywiście ten typek, bo on jest tutaj najcenniejszy. James. Więc generalnie mogę zmieniać nazwy tych typów, jak tu wejdę. Nie podoba mi się James, nazwiemy go Neo. Bo wygląda trochę jak Neo. Można by było go nazwać oczywiście nazwą aktora, jakby ktoś chciał, ale zostanie dla mnie Neo. To tak też wygląda. Więc Neo jest tutaj. Ty jesteś taki dosyć crazy, więc nazwę tutaj po moim ulubionym typie Kat. Z ukłonami oczywiście dla Kata. No i to jest taki męcik, jeszcze stażysta, no to jest nasz naczelny memiarz z Discorda, będzie Wali. No i dobra. I wracamy do spalania typiarzy. Ty idziesz, Wek, tutaj możemy jakiegoś pracownika przydzielić, dobra, to fajnie wiedzieć. Wiecie co, wpuszczę parę osób też tutaj na Arkę. Ty jesteś spoko, więc ja tobie damy kartę na zatrudnienie, bo mi się przyda kolejny pracownik. Ty jesteś z syndykatu, szczerze wolałbym cię zrecyklować. No właśnie, jaki super typiar został zrecyklowany, więc ciebie też. High stat visitor has been recycled. No zdarza się. Dobra, zobaczmy jakie zadanie. O, kości. Kości potrzebne. Nie wiem, czy w 3 godziny się wyrobimy z tymi kościami, powiem wam szczerze. 154, potrzebujemy 190. Ten już jest przemęczony. Dobra, stażysta też jest przemęczony, więc stażystę możemy dać na razie do break rooma. On niech sobie odpocznie. Bo już jest na czerwono wskoczył. Tylko, że punkty stresu mu nie idą, jest 0. Na 10 tysięcy, a później zmienimy tego typa, on sobie pójdzie odpocząć, no i zobaczymy jakich będę miał nowych pracowników jutro. Ty idziesz na recycling, ty idziesz na recycling. Wiesz co, mogę cię wpuścić, w sumie mało punktów dostaniesz, ale będzie spoko. I zadanie zostało wykonane, zajebiście. Teraz zmieniamy tutaj robotę tak, że do break rooma ja chcę mieć przynajmniej 2 sloty. To jest drogi koszt, ale ja bym chciał 2 pracowników tutaj wsadzić, żeby oni zawsze dla mnie zapierdzielali. Więc ja ich tutaj wrzucę, a w międzyczasie zaczniemy sobie tym gostkiem coś zarabiać i myślę, że to będzie na przykład włosy. Bo czemu by nie? On tu chyba miał jeszcze jakiegoś buffa do włosów. Nie ma buffa do włosów, więc tak naprawdę mogę go tylko i wyłącznie tu umieścić. No zrobimy sobie jakiś stok. No skóry mamy 100, więc tutaj nie będzie źle. Mógłbym spróbować jakieś tekstylia robić albo inne rzeczy. Ewentualnie wiecie co, krew i mięso byłoby. No niech robi krew, bo okazuje się, że najwięcej tego potrzebujemy. No i co? I recyklujemy dalej niektóre osoby. Potrzebujemy truchełka. Jak tu zobaczę, to mam 12, więc jeszcze parę osób mogę zrecyklować. Ty jesteś z syndykatu, więc ciebie wyślemy, kurde, w popiół. Ciebie wyślemy w popiół. Możemy tutaj, niestety syndykat wpuściłem znowu. Idziemy na recykling, ty jesteś spoko typiarzem, możesz wejść. Ty jesteś też spoko typiarzem, możesz wejść. Ty idziesz tutaj na spalonko. Mamy mało czasu. Jak u nich fatigiu, tu wszystko fajnie wygląda. Zadanka powykonywane, więc teraz tylko powinienem dobić kurde z punktami. Wiecie co, ciebie spalę. No, high stat. Dobra, wiem, że high stat został zrecyklowany, ale co mnie to interesuje?
No i przyszła do nas babeczka, że nie pomagam tu syndykatowi. Następnym razem przyjdzie do mnie, no i nie będzie zadowolona. No właśnie, chyba powinienem troszkę z syndykatem współpracować tak delikatnie, bo boję się, że mogą mnie też zabić. To może być problem, ale zobaczymy, co się stanie. Ja się na razie będę opierał o to, że nie znoszę syndykatu i nie będę się im tutaj, wiecie, podkładał, więc cóż, no zobaczymy, co z tego wyniknie. Prawdopodobnie padnę bardzo szybko, ale jest ciekawie, no bo staram się im nie pomagać, nie? Jak z tego wybrniemy, nie mam bladego pojęcia, ale fajnie, że wpadliście. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Cześć!